Dzień dobry panie podinspektorze. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Ostatnie dni przed Dniem Wszystkich Świętych to jest szczególny okres. Ludzie dekorują groby bliskich, a hieny cmentarne potem te groby okradają. Dużo jest takich przypadków. Musimy się liczyć z takimi przypadkami, że tak jak pan to określił trafnie, hieny cmentarne będą chciały żerować na grobach naszych bliskich, będą kradli być może kwiaty nawet, znicze. To się zdarza. U nas nie ma na polszczyźnie jakiejś plagi związanej z tym właśnie zjawiskiem, natomiast warto chyba ustrzec się samemu przed takimi ewentualnymi przypadkami. Bardzo dobrze jest troszeczkę zaznaczyć te kwiaty białym woskiem. To skutecznie odstrasza, nie oszpeci to wcale tej naszej pięknej wiązanki, natomiast najprawdopodobniej złodzieja zniechęci, ponieważ zazwyczaj te kwiaty nie trafiają do domu na parapet, tylko oczywiście są odsprzedawane już pewnie w innym miejscu jako coś, co może kupić następna osoba. A taki zaznaczony będzie od razu identyfikowany jako kradziony po prostu? No, oczywiście, że tak, taki zaznaczony będzie mniej atrakcyjny. A udaje wam się łapać takie hieny? Bo to chyba ciężko. Operują nocą, sprzedają, tak jak pan mówi, te kwiaty. Ciężko złapać na gorącym uczynku także. Bezpośrednio przed tym okresem jest na pewno większe nasycenie służbą policyjną w tych właśnie miejscach. Naszą akcję policyjną Znicz 2013, bo tak ona się roboczo nazywa. Zaczynamy 31, kończymy 3 listopada, ale już wcześniej oczywiście służby zostały odpowiednio zadaniowane. Ta dyslokacja służb uwzględnia te największe nekropole, te miejsca, które są newralgiczne, tam gdzie może się stać coś złego i tam gdzie oczywiście domyślamy się, że mogą działać kieszonkowcy, gdzie mogą działać te tak zwane właśnie hieny cmentarne. A ludzie zgłaszają takie przypadki, bo taka strata jest, podejrzewam, bolesna emocjonalnie, no ale wartość tych przedmiotów nie jest duża, no i ludzie pewnie machają ręką. No, co z tym zrobić? Przede wszystkim warto zgłaszać takie przypadki, ponieważ nam to bardzo pomaga w zauważeniu, jak ci ludzie działają, w jakich miejscach oni operują. To pozwala nam stworzyć taką mapkę zainteresowania tych złodziei konkretnymi miejscami i w ten sposób możemy tam skierować odpowiednią liczbę policjantów. Ja przypomnę tylko, że akcja Znicz to nie tylko działania tych policjantów umundurowanych, ale właśnie ze względu na te przypadki, na złodziei kieszonkowych, na te tak zwane hieny cmentarne, bardzo duże znaczenie mają to te służby kryminalne, te, których my nie widzimy. No właśnie, kieszonkowcy, zwani też czasem doliniarzami. W całej Polsce policja prowadzi taką kampanię informacyjną ostrzegającą przed kieszonkowcami, także u nas. Dużo jest takich przypadków? Nie ma dużo w naszym województwie takich przypadków. Naprawdę każda komenda ma takich policjantów, którzy się tym specjalizują, którzy dobrze znają arkana tych ludzi, tego fachu i starają się już dużo wcześniej wyprzedzać takie działania, rozpoznawać. Wiemy, jakie grupy do nas się przemieszczają, z których miejsc Polski. Czyli to nie nasi kieszonkowcy, ale przyjezdni. Różni mogą być. Oczywiście są też na naszym terenie, ale z reguły to są osoby, które przyjeżdżają, które podróżują po całej Polsce, które wybierają te miejsca, które ich zdaniem są łatwe, gdzie można łatwo się obłowić. My staramy się takie osoby kontrolować, staramy się takie działania wyprzedzające prowadzić i policjanci kryminalni na pewno między innymi tym zjawiskiem będą się zajmować. Kiedyś na Opolszczyźnie ostrzegaliśmy także przed złodziejami samochodów. Były nawet specjalne, pamiętam, kampanie ulotkowe, ale to już chyba przeszłość. Już z tak zwanymi jumakami nie mamy dużego problemu. Nie, to już te czasy, kiedy Opolszczyzna była atrakcyjnym miejscem dla złodziei samochodów, którzy zjeżdżali się tutaj z całej Polski, te czasy już minęły. Teraz tak naprawdę to zjawisko od wielu, wielu lat się zmniejsza. Już mniej ginie tych samochodów luksusowych, które są dobrze zabezpieczone. Częściej to są takie kradzieże młodych ludzi, którzy bardzo często dla zabawy te samochody kradną, giną samochody mniejszej wartości i na pewno to zjawisko jest pod kontrolą, a przede wszystkim policjanci od wielu lat rozpracowywali grupy przestępcze, które właśnie tych czynów dokonywały. Te grupy głównie pochodziły spoza województwa polskiego i takie grupy udawało nam się rozbijać. No też są kradzieże na części raczej niż tych luksusowych samochodów, o których pan mówi. Zgadza się, to są kradzieże na części. Te części później gdzieś wędrują po giełdach, tam są odsprzedawane. Ale oczywiście nie zwalnia to nas takiego myślenia. Każdy powinien o swój samochód mimo wszystko zadbać, stosować te zabezpieczenia techniczne, które te pojazdy mają na wyposażeniu. One są coraz lepsze i taki samochód nie jest atrakcyjnym łupem dla złodzieja, ponieważ każda sekunda więcej to jest czas dla złodzieja stracony, który może spowodować to, że zostanie on nakryty przez policję, bądź też przez
jakiegoś przechodnia. Czyli kierowcy przyjeżdżający z Niemiec tutaj w odwiedziny do rodzin mogą czuć się bezpiecznie. Myślę, że mogą się czuć o wiele bezpieczniej niż kilka lat temu. Co z organizacją ruchu? Tradycyjnie lepiej nie jeździć na pamięć. Lepiej nie jeździć na pamięć, bo tutaj możemy się bardzo zdziwić. Policjanci ruchu drogowego przygotowali troszeczkę zmian. Te zmiany są niewielkie w tych największych nekropoliach na terenie województwa. Większe zmiany są na terenie Opola, tu gdzie mamy największą nekropolię w naszym regionie, więc właściwie te zmiany nie różnią się od tego, co było w latach poprzednich. Bardzo istotne jest to, że ruch w kierunku Wrocławia, w kierunku Kłodzka został skierowany na obwodnicę północną, tak zwaną, na tą drogę krajową. Żeby odciążyć dojazd do cmentarza. Tak, oczywiście, żeby odciążyć dojazd do cmentarza, ponieważ osoby odwiedzające groby bliskich w Opolu, którzy będą zmierzały w kierunku tej największej nekropolii, zauważą bardzo widoczne zmiany. Przede wszystkim nie będzie można skręcić z ulicy Wrocławskiej w stronę centrum, w ulicę Domańskiego. Tutaj będą wszyscy kierowani na miejsca parkingowe, które są przygotowane tradycyjnie wokół Karolinki, wokół salonu Toyoty. Tam będą sobie zawracali na tym rondzie. Ulica Zbożowa będzie ulicą jednokierunkową. Płyta generalnie cmentarna będzie niedostępna. Oczywiście za wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej, za wyjątkiem pojazdów taksi. Tam będzie mogło oczekiwać nie więcej niż 6 pojazdów taksi. Więc zadbaliśmy o to, żeby ten ruch się odbywał bardzo płynnie, bez przeszkód, żeby osoby, które będą wyjeżdżały, nie miały też żadnego problemu z tym wyjazdem. Miejsc parkingowych myślę, że jest dużo, ale co tu jest bardzo ważne? Zwracajmy uwagę na to oznakowanie, nie jeździmy na pamięć, a przede wszystkim stosujmy się do poleceń policjantów, bo ich będzie bardzo wielu, będą widoczni w każdym z tych miejsc i będą dawać wyraźne polecenia. Jeśli ktoś będzie się do tych zasad stosował, to na pewno się nie pogubi. Jeszcze jakieś zmiany w organizacji ruchu, takie istotniejsze? Nie, to są najistotniejsze zmiany w Opolu, to oczywiście są zmiany wokół tej naszej największej nekropolii. Wyjazd z ulicy Cmentarnej, co też będzie istotne, w ulicę Domańskiego będzie możliwy tylko w prawą stronę, w kierunku ulicy Halera, więc nikt tutaj nie będzie mógł skręcić w lewo, ale zawsze będzie tam znak, który będzie o tym informował, będzie zawsze policjant, który tym zagubionym przypomni, jak należy się poruszać, więc nasza akcja przede wszystkim polega na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby informować ludzi, żeby ten ruch przebiegał płynnie, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i żeby spokojnie, bezpiecznie dojechali do celu. Ale co też jest ważnym elementem naszej akcji i związanym z tym świętem, w ochronie tych, którzy są najmniej chronieni w ruchu drogowym, czyli piesi, rowerzyści, te osoby mam na miejscu. Rowerzystów pewnie też trochę będzie, bo pogoda ładna. Oczywiście, że tak. Taką akcję realizujemy, akcję pod nazwą Będziesz widoczny, ocalisz życie. To akcja, która polega na tym, że policjanci wręczają elementy odblaskowe. To są takie odblaski, które możemy sobie zawinąć wokół rękawa. To jest bardzo istotne, żeby być widocznym. Dlatego, że już aura jest taka, jaką widzimy za oknem, szybko zapada zmierzch, rano jest ciemno i osoby, które będą się przemieszczały. W tym właśnie dniu, w trakcie tych dni świątecznych, z reguły nie ubierają się oczywiście w jasne kolory, w jaskrawe. To są kolory smutne, dostosowane do pory roku i oczywiście do tego, co się dzieje, do tego święta. Więc zalecamy mimo wszystko, żeby te odblaski, chociaż najmniejszy taki odblask spowoduje to, że taka osoba piesza będzie już widoczna z daleka, a naprawdę każdy metr drogi hamowania jest tutaj bardzo istotny. Więc zakładajmy te odblaski, policjanci. Dodatkowo mamy tych odblasków troszeczkę, pewnie dla wszystkich nie starczy, ale ile będziemy mogli, tyle będziemy rozdawać. Chcemy, aby przede wszystkim piesi, ale również rowerzyści byli jak najlepiej widoczni dla kierujących. Akcja zaczyna się 31 października, a kończy 3 listopada. Ogółem w trakcie tej akcji będzie bardzo wielu policjantów. Można powiedzieć, że łącznie blisko 2000 tych policjantów, bo w każdej jednostce setki policjantów będą do dyspozycji mieszkańców, będą pełnić służbę w systemie zmianowym oczywiście, więc gdybyśmy tak wszystkich policzyli i ilość tych służb będzie bardzo, bardzo duża. Gościem Radia Opole był dziś podinspektor Maciej Milewski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Więcej wiadomości.